już tak mówię dobry wieczór bardziej prywatnie, bo przecież znamy się już od jakiegoś czasu. Jesteśmy, jakby nie było, w takiej bardzo intymnej sytuacji, bo jakby nie było, trochę pod namiotem. Proszę Państwa, ja się bardzo cieszę, że jestem w tym miejscu, że Opera Leśna. Słuchajcie, ja tu skojarzyłem wszystko, sobie policzyłem. Ja tu byłem po raz pierwszy, jak miałem 12 lat. Siedziałem mniej więcej w tamtym sektorze gdzieś tam, prawda? I tutaj się odbywał koncert Majki Jeżowskiej wtedy. Słuchajcie, i zobaczcie, co się dzieje. Minęło 25 lat. Ja mam siwe włosy, a Majka Jeżowska ciągle ma 20. To jest niesamowite. Dzisiaj również, proszę Państwa, spełnia się takie duże moje, no, marzenie artystyczne. Przechodzę na ty z panem Marcinem Dańcem. To już jest pan, to już nie jest pan, to już jest Marcin Daniec. Ja chciałem też powiedzieć, że gdyby nie Marcin Daniec, w życiu nie nabrałbym takiej odwagi, żeby wychodzić na scenę. To wszystko się zaczęło w 95 roku. Mała miejscowość do mnie, do mojej miejscowości, gdzieś w Lubuskiem, słuchajcie, do kina przyjechał Marcin Daniec z występem. Sala nabita po brzegi, tak jak teraz tutaj, słuchajcie. Standing ovation, huragan, bo to wiadomo, co się dzieje. No i po występie mówię do mojego kolegi, słuchaj, muszę mieć zdjęcie. Teraz albo nigdy. No to przyczajony gdzieś tam pod garderobą wychodzi pan Marcin. Panie Marcinie, zdjęcie, błagam, zdjęcie. Oczywiście, że zdjęcie, możemy zrobić zdjęcie. Więc tak, słuchajcie, sobie stoimy. Jeszcze nie było tych selfiaczy. Obejmuję leciutko pana Marcina tak lewą tutaj ręką i mówię, teraz muszę coś powiedzieć. Kolega tam z aparatem, muszę coś powiedzieć. To jest ten moment. To musi być coś bardzo takiego, żeby zapamiętał na całe życie. I tak się wznoszę na wyżyny swojego intelektu i mówię do niego, panie Marcinie, ja pana uwielbiam. I Marcin Daniec w swoim stylu, bardzo mi miło. Ale bardzo mi miło, słuchajcie. I to mnie jakoś tak natchnęło. I dzięki temu myślę w tym kabarecie. Tak sobie jeżdżę od 20 lat. Słuchajcie, od miasta do miasta, od miejscowości do miejscowości. Chłonę to wszystko, oglądam. Piękna jest Polska, słuchajcie. Ja naprawdę się cieszę, bo ja w dzieciństwie tego nie miałem. Nie miałem takich okazji. To już się znamy prywatnie, mogę Państwu powiedzieć, nie miałem. Tak. My pochodzę z bardzo oszczędnej rodziny. Nasza rodzina była bardzo oszczędna. Taka oszczędna, że mieliśmy tylko matkę. Czy lubię ten żart, bo to nie wiadomo, czy śmiać się, czy współczuć. Znaczy, ojca też mieliśmy, ale matka zawsze mówiła, nie ufaj mu, to obcy. Słuchajcie, więc ja w takiej atmosferze się wychowywałem. To mało tego, jak byłem mały, rodzice kupowali mi za duże rzeczy, nie? I mówili, spokojnie, urośniesz, będzie dobre. Nie uwierzycie, byłem jakiś czas temu ich odwiedzić, patrzę, ta kurtka z dzieciństwa, mówię, kurde, zmierzę, tak zakładam, nie, zapinam, stoję przed lustrem, nie, nie uwierzycie, nadal jest za duża. To są cudowne sytuacje. Ale tak sobie też myślę, zanim się rozpędzę z tą karuzelą śmiechu, że tak najbardziej to wdałem się jednak mimo wszystko w mamę. Mama była nauczycielką, bardzo dużą uwagę przywiązywała do kultury słowa, do wychowania, prawda. Tata pracował w hucie szkła, dużą uwagę przywiązywał do szkła, więc myślę sobie, że ja dlatego dzisiaj potrafię pić z kulturą, ale nie o piciu chciałem. Proszę Państwa, dzisiaj chciałem Państwu powiedzieć, jak to było kiedyś, jak to jest teraz. I na przykładzie teściów, bo to jest taki fajny papierek lakmusowy. Drodzy Państwo, są z nami dzisiaj małżeństwa? Są, jasna sprawa. Słuchajcie, złapiecie tę historię. Zaraz po ślubie, kochani, jest taki dosyć trudny moment, że do obcej kobiety, która was nie urodziła, każą ci mówić mamo, a do obcego faceta, którego może nawet nie lubicie, tato. To jest bardzo trudny moment, słuchajcie. Ja sobie z tym poradziłem. Spoko, ale mój teść absolutnie. On nie wiedział, jak ma do mnie mówić. I on sobie wymyślił taką formę i mówił bardzo długo do mnie, tak mówił, w trzeciej osobie liczby pojedynczej. To było mniej więcej tak, że patrzył mi w oczy i mówił, czy Robert ma ochotę na piwo? No to ja idę w tę zabawę, mówię, myślę, że ma. Potem sobie zmienił i mówił do mnie w pierwszej osobie liczby mnogiej. Biegaliśmy już dzisiaj? Na co ja odpowiadałem, tak, ale nie wszyscy. I słuchajcie, i to było fajne, ale potem stało się trochę uciążliwe. Któregoś razu on zadzwonił i zapytał, czy przyjdziemy do niego na imieniny. I ja powiedziałem, że tak, że przyjdziemy, nie? I przyszedłem sam. A on zapytał, a dlaczego przyszliśmy sami? A ja mu na to, bo nie wiedzieliśmy, że mamy zabrać żony. Ale z teściem historia się poukładała, słuchajcie, natomiast moja teściowa w ogóle nie miała ze mną tego problemu. Ona od razu waliła do mnie na ty. Ej, ty! Ej, ty, 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 ty!
słuchajcie, raz, drugi, trzeci, piąty. W końcu się zdobyłem, kurde, na odwagę i mówię, wie pani co, może by było jakoś tak fajniej, no nie wiem, kurde, po imieniu. A on mówi, ej ty, Monika to już miała tylu facetów, że ja wolę do imienia się nie przyzwyczajać. A raz do takiego Krzyśka się przyzwyczaiłam, do dzisiaj się nie mogę zwyczaić. Ja mówię, wie pani co, kurde, dobra, niech już będzie ten Krzysiek. Słuchajcie, 25 lat po ślubie, a Grażynie, mojej teściowej, zdarza się do mnie powiedzieć, ej ty Krzysiek. I to jest fajne, bo znamy się całe życie, słuchajcie, ale pamiętam tak nasze pierwsze spotkanie, jak pojechałem do mojej pierwszej dziewczyny, pierwsza klasa liceum, człowiek ma tam 15-16 lat, motyle w brzuchu. Pamiętacie swoją pierwszą miłość? Co się z człowiekiem dzieje, słuchajcie, więc teściowa zawezwała, jadę na zapoznawajkę do Moniki, notabene moja żona do dzisiaj, słuchajcie. Więc tak, akcja się rozgrywa na wsi, siedzimy sobie z Monią w pokoiku, sam na sam. Wiecie, te hormony, motyle w brzuchu, co się dzieje, rozwiązujemy zadania z matematyki, nie? Słuchajcie, otwierają się drzwi, wchodzi teściowa. Ej, ty! Frytek byś zjadł? Ja mówię, kurde, ja wiem, wie pani, no zjadłbym. To ona poszła, słuchajcie, za chwilę wraca, to nie jest żart, trzyma wiadro i motykę, to trzeba ukopać ziemniaki na ogródku. To to, ukopałem ziemniaki, ona zrobiła te frytki, nawet niezłe. No tam, Francja elegancja. Dwa tygodnie później, znowu jestem na takim spotkaniu, siedzimy sobie z Monią w pokoiczku, rozwiązujemy zadania z matematyki, nie, wiadomo, otwierają się drzwi, z siekierą wchodzi teściowa. Ej, ty! Schabowego byś zjadł? To już podziękowałem. Poproszę o klaski dla teściowej Grażynki. Pewno ogląda. Nie, proszę państwa, żeby nie było, że jest stereotypowo, bo my się bardzo lubimy, często u siebie bywamy. Ona u siebie, ja u siebie. Chociaż ja podejrzewam, że ona na początku tak nie za bardzo za mną przepadała. Kabareciarz? W ogóle co to jest za zawód? Jak to chcesz rodzinę utrzymać? Ale potem, słuchajcie, jak mi pykło w kabarecie, to się wszystko zmieniło. A mój zięciu, nie? To w telewizji robi. Dańca zna i Bisza na żywo widział. Bardzo jest popularny. No, słuchajcie, wiadomo, telewizja to popularność, nie ma co ukrywać, ale w momencie, pewno wiecie, w momencie, kiedy pojawiły się media społecznościowe, Instagram, Facebook, każdy może być gwiazdą. Masz dużo polubień, jesteś gwiazdą. Niedawno, słuchajcie, zrobiliśmy taki serial z tatą, rzeczy, których nie nauczył mnie ojciec. Fajna rzecz. Słuchajcie, i mówię do taty, słuchaj, zrobiliśmy taki serial, nie? Prawdopodobnie za chwilę będziesz gwiazdą w ogóle. Co? Mówię, będziesz gwiazdą. Będziesz gwiazdą, ty w ogóle jesteś na Instagramie? Co? On zawsze dwa razy pyta, bo coś ma z uchem. Mówię, czy jesteś na Instagramie? Nie, na paracetamolu, a co? Słuchajcie, ta popularność, no to jest bardzo fajna rzecz. Każdy zabiega, każdy artysta, który wychodzi, zabiega. Wiecie, rozpoznawalność. Ja na przykład jestem bardzo rozpoznawalny, słuchajcie, muszę państwu powiedzieć, to jest szok. Gdzieś mniej więcej, no dziękuję, dziękuję, dwie osoby, ale to też jest coś. Słuchajcie, nie, jakiś czas temu we Warszawie, stolica Polski, taksówkarz mnie rozpoznał. To był szok. Ja się osmarkałem. Ze wzruszenia, słuchajcie, wychodzę z auta, przepraszam bardzo. Przecież ja pana kojarzę. Pan jest wokalistą tego zespołu Leszcze. I to jest autentyk. Ale też muszę państwu powiedzieć, że to jest też tak, że są takie, nie tylko w fajnych miejscach ktoś mnie kojarzy, tak, poznaje, prawda, że to ten, nie? W tych niefajnych też. Słuchajcie, jak stawiam na przykład świeczkę na 1 listopada, to też mnie rozpoznają. To są takie sytuacje, w tamtym roku miałem coś takiego. Słuchajcie, cmentarz, wchodzimy z rodziną, podchodzi jakiś facet, dobrze kojarzę? Pan z tego kabaretu, panie Robercie, kurde, jakiś żarcik. I to, słuchajcie, no jaka to sytuacja, jesteśmy na cmentarzu, obok mnie żona, dzieci. Teściowa Grażyna, koleś do mnie jakiś żarcik, a ja dzieciom mówię, słuchajcie, idziemy na cmentarz, bardzo poważna jest sytuacja, żadnych podśmiechujek, żadnych, a koleś do mnie jakiś żarcik. Słuchajcie, dodam jeszcze, że stoję właśnie nad grobem mamy, która całe życie mi powtarzała, znajdź se, synu, jakąś normalną robotę, a koleś do mnie jakiś żarcik. No i kto mnie wybawia z sytuacji? Teściowa. No co tak stoisz, pal te świeczki, Krzysiek. Więc teściowa jak najbardziej tak. Ale muszę państwu powiedzieć też tak na zakończenie, że jak człowiek ma naprawdę 32 lata, to już nie może tak biegać po scenie. 35. 42. 45. I wad. Dobrze, nie spierajmy się, proszę państwa. Ja zrozumiałem, że coś jest nie halo, jak mój syn skończył 26 lat.
a moja młodsza córka przyprowadziła do domu chłopaka i do mnie mówi, proszę pana, bo my będziemy teraz razem mieszkać. A ja do niego, a frytek byś zjadł? Dzięki serdeczne!